Cześć, dzisiaj będziemy robić szybką sałatkę śledziową. Mamy zimę, więc jest to dobry moment na tego typu przekąski. Mam tutaj cztery filety śledziowe, które zostały wcześniej wymoczone, opłukane, a teraz przystępuję do ich krojenia. Każdy z filetów kroję na pół, następnie te dwa paski, które powstają po przekrojeniu fileta, kroję na szerokość mniej więcej. 1 cm. Gdy śledzie mam już pokrojone w kostkę, pora przygotować sos, w którym te śledzie będą umieszczone. I potrzebuję następujące składniki: jedna łyżeczka kary, wrzucam do mojego kubeczka, w którym będę ten sos mieszał. Do tego majonez. Ja mam dekoracyjne. tego majonezu. Biorę dwie łyżeczki, następnie musztarda, jest to musztarda typu francuskiego, niestety do słoika duża łyżka nie wchodzi, także znowu muszę się posiłkować małą łyżeczką. I tej musztardy typu francuskiego wrzucam tutaj cztery łyżeczki. W moim przypadku akurat będzie to reszta ze słoika i już będę miał tutaj słoik elegancko opróżniony. Zaraz po musztardzie typu francuskiego dorzucam kolejny rodzaj musztardy. Ja mam musztardę czeską, ale z powodzeniem możecie zastąpić ją musztardą albo sarebską, albo krymską. Ponieważ jest to takie coś pomiędzy tymi dwiema musztardami. Także tej musztardy dorzucam również dwie łyżeczki. W kolejnym kroku możecie dodać albo jogurt naturalny, albo śmietanę 18. Ja co prawda mam tutaj naszykowany jogurt naturalny, ale jednak zdecydowałem się na śmietane osiemnastkę. Tej śmietany dorzucam 4 łyżeczki. No i nie pozostaje teraz już nic innego jak tylko wymieszać wszystkie nasze składniki. Wracamy do naszych śledzi, do których dodaję jeden dość duży kawałek imbiru posiekany w kostkę oraz Dwie lub trzy średniej wielkości cebule również posiekane w kostkę. Nie pozostało już nic innego jak tylko połączyć wszystkie nasze składniki, także w misce ląduje teraz wcześniej przygotowany sos, no i wszystko mieszam. Także zaczynamy już teraz te wszystkie składniki bardzo dobrze pachną cebulka, imbir, oczywiście różne rodzaje musztardy. Śmietana wraz z majonezem dodają tutaj aksamitności. Także wyjdzie na pewno coś dobrego, jak tylko wszystkie składniki przygryzą się ze sobą. W ten właśnie sposób dojechaliśmy do końca tego odcinka. Nasza sałatka śledziowa w sosie musztardowym jest już gotowa. Możecie ją odstawić do lodówki albo jeść od razu. Dzięki, do następnego odcinka. Cześć!